Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Fidei Defensor. Nazywam się Bartłomiej Licewicz, a naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Witam bardzo serdecznie. Witam. Pan Grzegorz Kucharczyk, pan profesor Grzegorz Kucharczyk jest historykiem, profesorem nauk humanistycznych związanym z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. A nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła między innymi tej książki. Nie wiem, czy to dobrze jest widoczne, książki Chrystofobia, wydanej przez wydawnictwo Fronda. I o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z panem profesorem. Czy pan profesor, pisząc książkę, sugerował się też może troszeczkę tym, co się obecnie dzieje, kiedy mamy do czynienia w wielu miejscach świata, także w Polsce, wydawałoby się dla wielu katolickim kraju, z chrystianofobią? Z pewnością tak. Zawsze z tyłu głowy miałem taką myśl o tak zwanej historii długiego trwania. To znaczy, że pewne procesy jednak nie są zamknięte, że też widać to na przykład w pewnych, jak to dzisiaj modnie się mówi, narracjach antykatolickich stosowanych w różnej maści propagandzie mającej uzasadnić kolejne uderzenia w Kościół, w ludzi wierzących. Poprzez wieki one się nie zmieniały. No, na przykład dotrwały do naszych czasów. Oczywiście w pewnych kontekstach znaczeniowych pozmieniane, ale istota rzeczy nie zmienia się. Od na przykład, co mnie bardzo zastanowiło, kiedy patrzyłem na dzieje Kulturkampfu w okresie Bismarcka, w ostatniej ćwierci XIX wieku w Rzeszy Niemieckiej. Tam pojawia się na przykład w takich pismach liberalnych, nawołujących do ostrych antykatolickich posunięć rządu Bismarcka, taka figura starszej kobiety, która jest właśnie taką personifikacją zacofania katolickiego, żeby udowodnić szerokiej rzeszy czytelników, że katolicy to są osoby zacofane, nieprzystające do epoki, no to pisano, że to są przede wszystkim starsze panie, które modlą się na różańcu i no i właściwie trochę wstyd na nie patrzeć. No i porównać to z figurą na przykład tak zwanych moherowych beretów, którymi niektórzy politycy w Polsce po 1989 roku całkiem niedawno nawet też posługiwali się, to widać, że pewne takie narracje, tak, propagandowe zostają. Także ja oczywiście, jak mówi młodzież dzisiaj, nie będę spoilerować, nie będę opowiadał wszystkiego, co jest w tej książce, zresztą czasu nie ma na to. Każdy czytelnik może sobie, czy widz, może sobie sięgnąć do tej książki i sprawdzić, ale jedno jest pewne. Te sposoby udowadniania, sposoby piętnowania, sposoby prób spychania katolików do statusu obywateli drugiej kategorii poprzez wieki niestety nie zmieniły się. No, można powiedzieć, tylko zmienia się natężenie tych ataków. Mm-hmm. Tutaj w książce pan profesor, można powiedzieć, ukazuje pewne takie, nazwijmy to, wydarzenia historyczne, jak chociażby, nie wiem, rewolucja francuska, wcześniej protestantyzm w Anglii, ale także bolszewicka Rosja, później oczywiście też czasy niemieckiego nazizmu. Proszę powiedzieć tak z perspektywy czasu, według pana profesora, gdzie ta chrystianofobia, te prześladowania chrześcijan, można powiedzieć, były takie najbardziej widoczne, takie najbardziej znaczące? Czy jest, może to złe słowo, ale czy jest jakiś taki okres, który według pana najbardziej to ukazuje? No to nie będę oryginalny. Tutaj można tylko odwołać się do słów wypowiadanych wielokrotnie przez świętego Jana Pawła II, że tym najbardziej okrutnym stuleciem dla chrześcijan był wiek XX i dlatego Ojciec Święty wielokrotnie nawoływał do spisywania martyrologium Kościoła tego straszliwego stulecia. Sam zresztą to czynił, jak wiemy, te liczne beatyfikacje, kanonizacje męczenników, chociażby też wojny domowej w Hiszpanii. Te wielkie masowe beatyfikacje, kanonizacje tych męczenników są tego dowodem. Ale warto zastanowić się, dlaczego tak było. Jaki jest wspólny mianownik tych prześladowań podejmowanych przez rewolucjonistów francuskich, przez laicyzatorów w czasach XIX-wiecznych Kulturkampfów, przez XX-wieczny totalitaryzmu, czy dzisiaj obecnie w XXI wieku tych, którzy prześladują katolików, czy generalnie wierzących na serio chrześcijan pod szyldem walki z mową nienawiści, czy tak zwanego ustawodawstwa równościowego. Otóż tym wspólnym mianownikiem jest przekonanie tych wszystkich autorów tych prześladowań, że właśnie ludzie na serio wierzący w Chrystusa, co to znaczy na serio? To znaczy wyprowadzający też konsekwencje społeczne z tej wiary,
są największą przeszkodą dla realizacji ideologicznych projektów tworzenia świata na nowo. Bo to i tworzenia jest, nowego człowieka. Tak, no świat na nowo, czyli nowy człowiek. Nowy Francuz, nowy Niemiec, nowy Rosjanin, nowy Europejczyk według wartości europejskich, według nowych praw człowieka, które na przykład według Parlamentu Europejskiego dzisiaj częścią tych praw jest prawo do mordowania nienarodzonych ludzi, tylko dlatego, że jest takie widzimisię większości. Więc to jest taki wspólny mianownik. Ci ludzie, którzy na serio wierzą w Chrystusa, są przeszkodą, no bo oni wyprowadzają konsekwencje społeczne, które są przeszkodą dla realizacji celów ideologicznych. Ja na końcu tej książki wspominam taką dramatyczną scenę, którą pewno większość z nas pamięta doskonale, kiedy płonęła katedra Notre Dame w Paryżu. Ten dramatyczny, dramatyczny wieczór, kiedy rzeczywiście... Wtedy, symboliczny taki. Wtedy rzeczywiście czuliśmy się wszyscy Europejczykami w tym sensie, że czuliśmy, że to nie płonie jakaś katedra we Francji, tylko płonie nasza katedra, część naszego dziedzictwa. I byli ludzie, którzy sobie robili selfiki na tle płonącej katedry, żeby potem na Instagramie to wrzucać, ale byli też młodzi ludzie, młodzi Francuzi, którzy na klęczkach omadlali na różańcu tą płonącą katedrę. I to jest właśnie, to jest ten znak nadziei też, że w tej epoce prześladowań, czy też zobojętnienia wobec wiary tak naprawdę, w centrum Paryża, w centrum tak mocno zlaicyzowanej Francji, byli młodzi ludzie, którzy nie wstydzili się uklęknąć, wziąć różaniec i modlić się w intencji uratowania tej katedry. Więc to jest też taki znak nadziei, bo nie chciałbym, żeby też naszej rozmowy i też, żeby nikt nie podchodził do tej książki z takim oto mniemaniem, no kolejny czarny scenariusz, który mądra głowa pisze, żeby nas wszystkich przestraszyć. Nie, są także oznaki nadziei. Ale czy właśnie w takim kraju jak Polska, tak, który jest przez wielu postrzegany także na świecie, jako właśnie ten kraj katolicki, czy już nie jest jakimś takim czarnym scenariuszem to, co chociażby działo się 2 lata temu, 3 lata temu na marszach, czarnych marszach, ja tak nazywam to niektórych kobiet, tak? Bo to tak. Kobiety chciały jakby wszystkie kobiety wrzucić do jednego worka. Czy tu nam nie powinna się pewna jakaś taka czerwona lampka zapalić, że no, do tej pory wszyscy żyli też i duchem Jana Pawła II, tak? Ostatnio kardynała Wyszyńskiego, beatyfikacja, że teraz no, jakiś taki czarny scenariusz się spełnia. To nie tylko jedno czerwone światełko, cały rząd czerwonych światełek powinien się zapalić, zresztą już dawno, ale tak, to rzeczywiście te marsze wołujących bezbożników pod nazwą Strajku Kobiet w 2020-2021 roku pokazały też taką prawidłowość, o której piszę w tej książce, że nie ma w historii dane nic raz na zawsze. Tak jak mówił święty Paweł, że ten, który stoi, niech baczy, aby nie upadł. Francja, pierworodna córa Kościoła, co się z nią stało? Arcykatolicka Hiszpania. Wyciąganie biskupów z grobów, prawda? Więc o tym wszystkim piszę i to, te wydarzenia dramatyczne, do których pan nawiązuje, także są oczywiście nauką, która powinna być dla nas no być może już ostatnim ostrzeżeniem, bardzo brutalnym, ale jednak potrzebnym, ale z drugiej strony no też pamiętajmy o znakach nadziei. Byli ci, którzy w niecenzuralnych słowach nawoływali do ataków na wszystko, co katolickie w Polsce, poczynając od kościołów i mszy świętych, ale byli także tacy młodzi ludzie, którzy nocami i dniami omadlali żywym murem swoich ciał katedry, kościoły. Stali przy tych kościołach. I nie żałowali wysiłku, nie żałowali swojego czasu, nie żałowali oderwania się od komputerów i laptopów i komórek, żeby stać, modlić się i dawać także świadectwo. Jeżeli pan mówi, być może tonem też rozumiem pewnej prowokacji, że co się stało z tym odwoływaniem się do ducha świętego Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia. No, Jan Paweł II mówił, brońcie krzyża. Nie pozwólcie, żeby imię pańskie było bezczeszczone. To mówił w Skoczowie. To mówił pod Wielką Krokwią w 1997 roku. Widzieliśmy tych młodych ludzi, którzy nie pozwalali, żeby imię pańskie było bezczeszczone, żeby krzyże były atakowane i tylko nie bronili na forach internetowych, tylko narażając się, bo to był taki czas narażania się na fizyczne ataki, bo nie wiadomo było, czy obrońcy postępu wzorem swoich rewolucyjnych braci z XVIII wieku nie dojdą do wniosku, że nie ma wolności dla wrogów wolności.
Nie ma znaczy, tolerancji ja tylko powiem, dla wrogów tolerancji. Ja tylko powiem, że przykład tu ze Szczecina jest taki, że wtargnął człowiek do kościoła, do kruchty kościoła, zniszczył, połamał krzyż, a później jeszcze uderzył, pobił wręcz księdza, który no, pytał, co się tutaj stało. Dodatkowo jeszcze mamy takie obrazy jak ścinanie krzyży. Było nawoływanie do tego, niestety bardzo, można powiedzieć, dosadnie odebrane tak, przez wielu. Jesteśmy, i tutaj jest taka jesteśmy w Szczecinie, tutaj ze Szczecina wywodzi się taki polityk, który z kolei mówił o opiłowywaniu dokładnie katolików. Do tego nawiązuje, ale mamy innych polityków, którzy chcą odjaniepawlać Polskę. Jak można w jakiś sposób walczyć z taką narracją, tak? No trzeba zadać pytanie o definicję pojęcia. Co to znaczy od Jana Pawlać Polskę? A co głosił Jan Paweł II, co im tak przeszkadza? No głosił to, co przeszkadzało komunistom. Mhm. Pierwsze słowa, czyli te najważniejsze słowa z homilii inaugurującej pontyfikat. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie tylko drzwi indywidualnych serc, ale całych systemów politycznych, społecznych. Dzisiaj jest taka sama wrogość do tego, żeby otwierać drzwi Chrystusowi w sensie systemów społecznych czy wizji kulturowych. Więc co się robi? Czego jesteśmy świadkami? To jest też pewien sposób na prześladowanie, na wyraz chrystianofobii. Żeby unieważnić to nauczanie Jana Pawła II, trzeba go odrzeć z autorytetu. Stała to abecadło propagandy jeszcze z czasów komunistycznych. Więc co się robi? Więc próbuje się sugerować, że no może jednak Jan Paweł II może nie popierał, nie tuszował pedofilii, no ale jednak nie robił wystarczająco. Tak, żeby wzbudzić, i to jest znowu abecadło propagandy, żeby wzbudzić u odbiorcy takie myślenie, może coś na rzeczy jednak jest. Duży znak zapytania albo mniejszy i już unieważniamy ten autorytet Jana Pawła II. Prawda jest taka, i tutaj mówię jako historyk, gdyby komuniści wiedzieli, gdyby mieli jakiś rzeczywisty tak zwany hak na Jana Pawła II, to oni by go wykorzystali, a nie szukaliby rozwiązania krwawego, do którego doszło, do próby, na szczęście doszło tylko 13 maja 1981 roku, prawda? Zupełnie inaczej wtedy atakowali Ojca Świętego, no bo to wszystko dopiero jest na kolejnym etapie rewolucji wymyślone, żeby właśnie unieważniać takie oto nauczanie Jana Pawła II, który nie ukrywajmy, nie cieszy się popularnością także wśród wielu środowisk w Kościele. Na przykład to, że sumienie nie jest kreatorem prawdy, tylko ma prawdę odkrywać, że człowiek na skrzydłach wiary i rozumu wznosi się kontemplacji prawdy, że wiara wymaga mocnego rozumu, że wiara to nie tylko emocje. Emocje jak najbardziej ekstatyczne, one są, mają to do siebie, że są krótkotrwałe. To jest jeden zresztą z problemów, z którym się stykamy, że często ludzie dobrej woli u nas identyfikują wiarę tylko wyłącznie ze sforą emocji. To znaczy takim samopoczuciem. I do tego chyba ci celebryci polityczni, bo ja też tak ich nazywam, bo to jest takie czasami wrzucenie czegoś i byle zasięgi były. W każdym razie chyba do tego też trochę jakby zmierzają, żeby cały czas, tak jak pan profesor mówił na początku, jakby zaciągnąć, czy powiedzmy sprowadzić katolicyzm do tych starych babć z różańcem w ręku i jakby to pokazywać. A przecież my możemy się pochwalić piękną historią katolicyzmu w Polsce. Katolicyzmu, który jest cywilizacją, bo ta cywilizacja, którą nazywamy zachodnią europejską czy łacińską, to jest cywilizacja, która wyrosła przy Kościele. Jako, jak mówią niektórzy historycy, jako produkt uboczny, ewangelizacyjny pracy Kościoła. Cywilizacja, która była otwarta na rozum. Która ciągle mówiła, że od początku swojego istnienia, że rozum jest darem Bożym, który trzeba używać. To przecież ta cywilizacja dała instytucję uniwersytetu, nieznaną wcześniej. Ta cywilizacja głosiła autonomię władzy świeckiej, władzy duchownej, nieznaną wcześniej. Ta cywilizacja demitologizowała świat natury, mówiąc, że jest stwórca, który stworzył niebo i ziemię, natomiast dał ten świat do człowiekowi do tego, żeby nad nim panował i go poznawał. Czym poznawał? Nie tylko sercem wiary, ale także światłem rozumu, rozumu prawego, otwartego na wieczność, na transcendencję, więc tak, no, ale to wymaga także wiedzy pewnej, to znaczy, żeby walczyć z tymi stereotypami, z tymi narracjami propagandowymi, które starają się tą asocjację wyrobić. Katolicyzm znaczy obciach.
No bo katolicyzm to starsze kobiety w moherowych beretach, które słuchają wiadomo jakiego radia, więc jeżeli chcecie być postępowi, a łatwo być postępowym, co zrobić, żeby być postępowym? Nie być katolikiem. Najlepiej zrobić to publicznie, zgłaszając akt apostazji. No ja przypominam na kartach tej książki, że po 1933 roku w Niemczech było takie ugrupowanie rządzące, które wprost namawiało do składania publicznie aktów apostazji. Źle się to skończyło dla Niemiec. Tak. Rzeczywiście, no skończyło się tak, jak się skończyło, upadkiem tej III Rzeszy, na szczęście. Natomiast ten chyba taki duch pozostał w narodzie niemieckim, jeśli tak o tym mówię. To już wchodzimy na zupełnie osobny temat, to znaczy ryzykowne przedsięwzięcie pod tym spoglądanie w otchłań, czyli w duszę niemiecką. No to jest rzeczywiście temat rzeka. Jest coś takiego w kulturze, szeroko pojętej kulturze niemieckiej, jak tak zwany antyrzymski syndrom. Przekonanie o tym, że Niemcy mają jakąś szczególną drogę, nie wiem, do zbawienia. To widać na różnych etapach niemieckiej historii, od księdza Marcina Lutra poczynając, a kończąc, nie wiem, na niemieckiej drodze synodalnej. To jest rzeczywiście niepokojące. Na to także zwraca uwagę zmarły niedawno papież Benedykt XVI, kiedy był w swojej ojczyźnie w 2011 roku, kiedy bardzo mocno mówił, że Kościół musi odwrócić się od świata, nie w sensie niespoglądania na problemy świata, tylko odświatowić się, to znaczy zerwać te materialne, różne i nazwijmy to medialno-popularne powiązania, aby rzeczywiście zwrócić się do tego, co jest istotą Kościoła. Jeszcze ostatnie pytanie. Wracam trochę tutaj do Polski, wracam do chrystianofobii. Według pana profesora jakby dotknęliśmy już pewnego sufitu, czy to jeszcze jest sprawa otwarta takich prześladowań? Bo my tutaj jako też w Idei Defensor, nie wiem, spotykamy się, czy analizujemy, widzimy na przykład prześladowania chrześcijan, takie radykalne można powiedzieć, w innych krajach na całym świecie. Czy to będzie Korea Północna, czy Indie, demokratyczny, w teorii przynajmniej kraj, a do takich zbrodni tam dochodzi na chrześcijanach. Czy my już jakby pewien sufit osiągnęliśmy, czy to jest jakiś taki dopiero początek, gdzie ci rewolucjoniści, jak pan też to troszeczkę nazwał, ci politycy, celebryci między innymi tutaj promują? No niestety nie. To my, gdy chodzi o Polskę, jesteśmy dopiero na początku. Różnych przedsięwzięć, tak to nazwijmy, podejmowanych w imię także czysto partykularnych, partyjnych interesów, żeby zebrać parę punktów, na przykład poparcia wyborców, tak aby przejść od haseł o opiłowywaniu do czynów. Tutaj niestety potencjał jest i teraz zawsze tak było w historii, że najbardziej gwałtowni byli ci, taka rewolucyjna mniejszość, ale ona nie byłaby w stanie nic trwałego zrobić, gdyby nie milcząca większość. No właśnie. I to jest istota rzeczy. Co jest tą milczącą większością? To dlaczego katolicki naród polski milczy według pana profesora? To znaczy, jak on milczy, to znaczy... Mówię trochę może ogólnie i tak szeroko, ale chyba zgodzi się pan profesor ze mną, że milczy. I tu chciałbym dojść do tematu, który pozornie nie jest związany z tym, o czym mówimy. Mianowicie, dlaczego w zeszłym roku była taka fala gwałtownych ataków na przedmiot i na podręcznik do przedmiotu Historia i teraźniejszość? Bo to jest podręcznik, mówię o podręczniku autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego, to jest podręcznik szkolny, czyli trafia do setek tysięcy młodych ludzi, którzy systematycznie, co tydzień, przyswajają sobie wiedzę z tego podręcznika. Nie oszukujmy się, zdecydowana większość, i teraz właśnie mówimy o tej większości, ona może milczeć rozsądnie. Bo większość ludzi trwały, systematyczny kontakt z historią niestety nie ma w domu, tylko w szkole. I teraz, jeżeli do szkoły trafia taki przedmiot i taki podręcznik, no to ta większość, która milczy, czyli mówię o zdecydowanej większości społeczeństwa, ma szansę poznać prawdę o najnowszych dziejach Polski i świata po 1945 roku. Dlatego był taki wściekły atak. Niech ta książka się sprzedaje. Ona się bardzo dobrze sprzedaje. Nawet można jeszcze lepiej po tych atakach było. To jest bestseller. Tylko zastraszono tyle szkół się wycofało z jego używania, że efekt osiągnięto. Prawda? Chodzi o
regularność, chodzi o powszechność i chodzi o egzekwowalność tej wiedzy. Czyli mówimy o tej większości, która dzięki temu podręcznikowi miała szansę milczeć rozsądnie. Bo można milczeć głupio i przyzwalając na zbrodnie. Mimo wszystko żyjemy optymizmem katolickim, chrześcijańskim. Nadzieją. Nadzieją, tak. I pozostańmy z tą nadzieją. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, profesor nauk humanistycznych z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcamy do lektury książki Chrystofobia pana profesora. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za udział w programie, a państwa zapraszam na kolejną rozmowę Fidei Defensor. Dziękuję.